Antoni Wacyk. Kultura bez dziejów. Rzecz o dziejowej degradacji narodu polskiego. Przedmowa. Praca niniejsza nie jest oryginalna. Jak dalece nie, dostrzeże od razu obeznany z przedmiotem czytelnik. Książka nie jest przeznaczona dla tych, którzy nie wyobrażając sobie Polski innej jak przedwrześniowa, wybierają dziś nowe San Dominga. Nie jest przeznaczona dla ludzi, którzy ani z przeszłości, ani z teraźniejszości niczego się nie nauczyli i niczego nauczyć się już nie mogą. Ci ludzie już giną, do końca ślepi, do ostatka dni swoich w błogim marazmie i u łudach pogrążeni. I szkoda słów, jak o tym przekonał się już był Brzozowski. Na udowadnianie, że próba poruszenia bajorka myśli polskiej nie jest zbrodnią przeciwko narodowi Szkoda słów na parowanie oklepanych frazesów, o sianiu pesymizmu, o kalaniu własnego gniazda, o rozbijaniu jedności narodowej. Żadna siła dokazać nie zdołaby do głów naładowanych bez reszty zbutwiałymi treściami wczorajszej Polskości, trafić mogło słowo polskie i myśl Polska. Książka napisana jest dla Polaków. Dla tych, w których pełna grozy świadomość upadku, w jakim się naród polski znalazł, tym bardziej potęguje wolę walki o zmianę tego stanu rzeczy. Dla tych, którzy wierzą niezachwianie, że pomimo wszystko naród, co wykazuje tak biologicznie pierwotny, mocny instynkt życia, przezwycięży trawiące go siły rozkładu. Żyć będzie, bo żyć chce. Nota po latach dopisana. Praca niniejsza w swej osnowie teoretycznej stanowi swobodne. Dokonane z pamięci streszczenie książki Jana Stachniuka Dzieje bez dziejów. Warszawa. 1939. Autor tego przełomowego w naszej historiozofii dzieła przez okres wojny i okupacji nie opuszczał kraju. Wydając niniejszą pracę na zachodzie w roku 1945 nie wymieniłem nazwiska Jana Stachniuka, twórcy za drugi i mego przyjaciela, o losach którego nie miałem żadnych wiadomości. Błędy, potknięcia i niedoczytania, jakie czytelnik w moim tekście niewątpliwie znajdzie, jak na przykład w wypadku rzekomej kroniki Prokosza, są oczywiście moje własne. Antoni Wacyk Część pierwsza u źródeł dziejów i bez dziejów. 1. Polska rzeczywistość w wieku XVI, w złotym wieku swych dziejów. Polska jest jednym z czołowych narodów Europy. Jest samodzielnym podmiotem historii, jest czynną wartością kulturową. Jest wreszcie państwem od morza do morza. Od bram Kremlinu po Karpat Łuki, od Łach Kurlandzkich po ujścia Istru, słowiańskich rzeki Słowo Polska znaczyło moc, władztwo budziło szacunek i poważanie. Słusznie można było być wówczas dumnym z imienia Polaka, chlubić się polskością, tak było cztery wieki temu. Od tego czasu z narodu wielkiego staliśmy się narodem małym. Przodująca ongiś kultura Polska jest dziś wartością nad wyraz mizerną. W polityce międzynarodowej udziałem naszym jest los niewolników. A w najlepszym wypadku ubogich krewnych. Gospodarczo stoczyliśmy się do roli nędzarzy świata. Z imieniem polskim kojarzy się dziś wszędzie obraz biedy wszelakiej, niemocy i upokorzenia. Trudno, jakże trudno, dzisiaj być dumnym z polskości. W wieku XVI w zasięgu państwowości polskiej żyje około 10 milionów ludności podczas gdy sąsiednia Rosja liczy w tym czasie zaledwie 4,2 miliona głów, sąsiednie Prusy zaledwie 1 milion głów. Ludnościowo stosunek sił Polski do Rosji i Prus razem wziętych miał się jak dwa do 1. W dwa wieki później, w roku 772, Polska ma 11,5 do 12 milionów głów, a Rosja już 19 milionów. Prusy już 4 miliony. Stosunek sił 1 do 2, a więc odwrotny. Znowu, w półtora wieku później, w 1939 Polska liczy 35 milionów ludności, Rosja aż 170. Wyrosłe z Prus Niemcy aż 80 milionów. Stosunek sił równa się 1 do 7. Tak więc jeśli chodzi o porównanie potencjałów ludnościowych Polski i jej dwóch sąsiadów, spadliśmy w ciągu wieków z dwóch do jednego na naszą korzyść. Na jeden do siedmiu, siedem na naszą niekorzyść. A przecież przy końcu XVI wieku liczba rdzennych Polaków tego elementu, na którym winien się był oprzeć rozwój państwowości, wynosiła około pięciu milionów, czyli więcej niż ówczesnych Anglików. Więcej niż ówczesnych Rosjan. Gdybyśmy utrzymali istniejące wówczas proporcje, byłoby nas dziś na świecie nie trzydziestu milionów, jak w istocie, lecz kilkakrotnie więcej. Hańba czasów saskich, rozbiory 770-75 półtora wiekowa niewola, wreszcie pogrom wrześniowy 1939. Aż nazbyt wyraźnie wskazują linię rozwojową narodu polskiego na przestrzeni ostatnich trzech wieków. Jest to linia degradacji. Przytoczone cyfry i fakty dają obraz tego niesamowitego w swej grozie odwrotu, jaki wśród idących naprzód narodów Europy jest udziałem Polski od trzech już przeszło Nie wystarczy patrzeć na to zjawisko li tylko ze stanowiska demografii, polityki. Czy gospodarstwa? Bezmiar upadku wystąpi dopiero wówczas, gdy zdobędziemy się na nieprzesłoniętym głą żadnych sugestii, wejrzenie w najbardziej istotną dziedzinę bytu narodu, w jego życie duchowe. Uderzy nas zastraszające ubóstwo tego życia: ubóstwo myśli, niemoc woli, przyziemność i małostkowość uczuć, pragnień i dążeń, brak jakichkolwiek głębszych odczuwani i przeżyć zbiorowych. Atmosfera emocjonalna, owa gleba każdej zdrowej kultury, jest w Polsce, nie od dziś. Jałowa wieje od niej pustką i beznadziejną szarzyzną. Dogłębne metafizyczne emocje, potężne prądy ideowe i równie potężne z nich się rodzące aktywności zbiorowe są w kręgu dzisiejszej polskości czymś obcym, dalekim, niezrozumiałym. Nie ma ideału, nie ma wzoru życia, który by porywał masy który by w oczach wszystkich członków społeczeństwa wart był najwyższych poświęceń, największych wysiłków, stanowił gorąco umiłowany, a bezkompromisowo realizowany cel i sens istnienia ludzkiego. Istnieje przepaść pomiędzy tym, co być powinno, co w duszy prawdziwego Polaka wiąże się z wizją narodu, z pojęciem człowieczeństwa, a tym, co stanowi światek myśli, pragnień. I zainteresowań polskiej przeciętnej społecznej. Obcym prawdziwej polskości jest ten klimat duchowy, w którym od trzech już przeszło wieków rodzą się, wychowują i wegetują marne miliony istnień polskich. Polskimi nazwać je można jedynie w sensie biologicznym. Zabójczy ów dla narodu klimat duchowy sprawia, iż w ciałach polskich legną się i żyją dusze niepolskie, dusze kukułcze. Z obcego ducha poczęte, według obcej, nierodzimej kultury urabiane. Panosząca się w Polsce od trzech, przeszło stuleci, kultura obca wychowuje typ ludzki pod każdym względem niższy od tego, któremu inne kultury i inne narody zawdzięczają swój rozwój i swoją świetność. Miarą niższości duchowej dzisiejszego Polaka, a przede wszystkim miarą niższości kultury, która go stworzyła. Jest obecny od trzech wieków taki sam, los Polski, jej pozycja pośród innych narodów. Stan, w jakim się obecnie znajduje naród polski, stan, którego obraz napawa nas uczuciem wstydu, bólu i nienawiści, nie jest czymś, co spadło na nas skądeś nagle, bez powodu i przyczyny. Dzisiejsza rzeczywistość polska jest zjawiskiem prawidłowym. Logicznie wynikającym z naszej przeszłości historycznej: Naród to nie jesteśmy tylko my, pokolenie dziś żyjące. Naród to nieprzerwany ciąg pokoleń po sobie następujących. Każde z tych pokoleń rodzi się i staje do pracy w pewnej określonej sytuacji, w określonych warunkach, odziedziczonych po poprzednikach. Warunki te, tak czy inaczej przez siebie zmienione, pozostawia swoim następcom. W każdej przeto chwili teraźniejszości żyje przeszłość, choćby najdalsza, w każdej chwili teraźniejszości przygotowuje się przyszłość. Bieżąca rzeczywistość narodu jest zatem sumą zobiektywizowanych wysiłków, twórczości bądź też nieróbstwa poprzednich pokoleń. O aktualnym obliczu tej rzeczywistości zadecydował sposób zachowania się życiowego milionów istnień, które przeszły przez historię. Taki czy inny ślad po sobie zostawiając. Gdy patrzymy na dzisiejszy, wspaniały dorobek cywilizacyjny Anglii, możemy coś powiedzieć o aktywności życiowej Anglików epoki wiktoriańskiej czy jeszcze dalszej. Zgoła odmienny obraz cywilizacji w Polsce mógłby, myślącemu obserwatorowi, nasunąć również refleksję co do sposobu zachowania się życiowego zarówno nas samych, jak i naszych przodków. Z ostatnich stuleci. Pomiędzy zachowaniem się życiowym naszych przodków i nas samych, a tym, co nas otacza, istnieje nierozerwalny związek przyczynowy. Nie dostrzegamy go, nie chcemy go dostrzec, niemniej związek ten istnieje w całej swej nieubłaganej wymowie. Wojnę polsko-niemiecką 1939 roku przegraliśmy nie tylko my, pokolenie dzisiejsze. Na klęskę tę złożyły się wiekowe zaniedbania szeregu ubiegłych pokoleń polskich. Rzeczywistość swoją stwarza sobie naród sam. Rzeczywistość polską stworzył sobie naród polski sam. Prawdę tę musimy sobie dobrze uprzytomnić i skończyć wreszcie z nieporadną bezmyślnością, biadań nad położeniem geograficznym, zachłannością sąsiadów i tepeczaru losy narodu. Jego rozwój i jego upadek, miejsce wśród innych narodów wszystko to zależy jedynie i wyłącznie od niego samego. Każdy naród rozpoczynał swój byt w pewnych danych warunkach zewnętrznych. Warunkami tymi są: położenie geograficzne, klimat, bogactwa naturalne Ziemi, system rzek, dostęp do morza, sąsiedzi, wreszcie. To są warunki dane, wśród których naród ma ułożyć swoje życie. Jak do tego się zabierze, zależy to od niego samego. Światowe imperium stworzyła i dzierży Anglia. Nie zdobyły się na to, mimo równie korzystnych warunków zewnętrznych, ani Irlandia, ani Włochy, czy Hiszpania. Chiny posiadają olbrzymie bogactwa naturalne. Mają wszystko, co ziemia dać może. Nadzwyczaj korzystne położenie i ukształtowanie wybrzeży chińskich stwarza idealne warunki dla rozwoju. I potęgi narodu chińskiego. Mimo to, Chiny są, nie od dziś, pognojem innych narodów. Fakt, że w ciągu swej długiej historii Polska miała takich czy innych sąsiadów, należy również do warunków zewnętrznych, danych. Narody ościenne, ich zasięgi i oddziaływania historyczne na rzeczywistość polską należą do tej samej kategorii zjawisk, co klimat, gatunek gleby, system rzek, itp. Z jednej strony mamy zespół czynników zewnętrznych, z drugiej naród polski. Wyeliminowanie, względnie zneutralizowanie jednych, ujarzmienie, włączenie do arsenału własnej mocy innych czynników oto zadanie, jakie stało przed narodem polskim w każdym momencie jego pochodu dziejowego. W wieku XVI stosunek sił w tym układzie czynniki zewnętrzne naród polski. Był dla nas szczególnie korzystny. Od wieku XVI, począwszy ten stosunek sił, zmienia się powoli, ale stale, na naszą niekorzyść. Z roli podmiotu kształtującego zespół czynników zewnętrznych naród polski schodzi do roli przedmiotu, staje się obiektem oddziaływań obcych. Przyczyn tego odwrotu z pola dziejowej walki nie można, nie wolno poszukiwać gdzieś na zewnątrz szukać ich trzeba w samym partnerze tych wiekowych rozgrywek w narodzie w tych milionach jednostek ludzkich jakie przechodząc kolejno przez arenę historii na naród się składały swoim działaniem swoim zaniechaniem zachowaniem się życiowym tworzyły i tworzą polską rzeczywistość są za nią odpowiedzialne musimy poznać wreszcie co się z nami dzieje chcemy wiedzieć gdzie leży przyczyna chronicznej bezprzykładnej w dziejach degradacji naszego narodu. Musimy zdobyć wiedzę o tym, co to jest rzeczywistość polska, jakie siły ją ukształtowały, są w niej czynne, wyznaczają obraz tego, co nazywamy Polską. Odpowiedzi na te pytania nie znajdziemy niestety tam, gdzie zdawałoby się odpowiedź jedynie miarodajna istnieć powinna w nauce historii ojczystej. Oficjalna profesorska nauka historii polskiej dotychczas nie posiada ustalonego, a możliwego do przyjęcia poglądu w kwestii tak zasadniczej, jak przyczyny upadku i rozbiorów I Rzeczpospolitej. Nic nam po takiej bezradnej nauce, potrzebny nam jest zwarty system sądów, wyjaśniający logicznie, bez reszty, bez luki i niedomówień prawdę dziejów naszych, prawdę głupio przez jednych, Zbrodniczo przez innych, zafałszowaną. Konieczną nam jest teoria rozwoju wewnętrznego Polski. Tej potrzebie służyć usiłuje niniejsza praca. Podjęta w niej została próba zarysowania zasadniczych przemian duchowych, jakie zaszły w narodzie polskim w toku jego historii, a pod przemożnym wpływem których kształtowały się i dotąd się kształtują jego losy. Prawa ogólne. Istniejące w życiu całej ludzkości, prawa życia i śmierci narodów, obowiązują także i nasz naród. Właściwe zrozumienie dziejów Polski zdobyć można jedynie w ramach i na tle interpretacji dziejów w ogóle. Łączymy go w historii z imieniem klasycznej hellady, szczytowy okres rozwoju, której przypada na wiek V przed Chrystusem. Z tym, co wówczas i w paru wiekach następnych stworzyli Grecy. A przejęli i upowszechnili Rzymianie. Nie może się równać nic, aż do czasów reformacji w Europie w XVI wieku naszej ery. Kultura grecko-rzymska, nim dobiegła swego kresu i rozłożona wewnętrznie, stała się łupem barbarzyńców z północy, przetrwała tysiąc lat. Ale tyleż samo trwał niż cywilizacyjny, w jaki zapadła Europa, gdy runął Rzym, a nastały potem Wieki ciemnoty. Wygląda tak, jak gdyby za każde wyzwolenie się z więzów swej własnej wegetacji płacić musiał człowiek wiekami tym większego poniżenia. Wielkość w dziejach rzadkim jest niestety zjawiskiem. Jakież są prawa wyłaniania się wielkości w dziejach, i jakie prawa jej upadku? Zachowując należyty szacunek dla najnowszych poglądów nauki na istotę materii. Możemy z pożytkiem przypomnieć, że wszechświat jest to materia nieorganiczna, materia organiczna i człowiek. Cechą materii nieorganicznej jest stała dążność do rozładowania się, entropia. Woda wyparowuje, skała kruszeje, ciepło wypromieniowuje i tętatam. Dążność do rozkładania się leży w naturze wszelkiej martwej materii. Inne są cechy charakterystyczne materii organicznej. Tu, w świecie biologii, regułą dominującą jest pęd do utrzymania gatunku, plenienie się. Jest to świat flory i fauny. Człowiek w nim, pod względem swych fizycznych właściwości ssaka, niczym się jeszcze nie wyróżnia. Jest taką samą materią i jej prawą podlega. Powiedzenie, że okaz ludzki oprócz materii składa się ponadto z ducha, nie określa nam jeszcze istoty człowieczeństwa. Pod względem swych treści duch ludzki może być czymś bardzo różnym. Może ukonstytuować się jako postawa wegetacji, czyli nic innego jak refleks niematerialny fizycznej, materialnej połowy człowieka i zachodzących w niej procesów. W tym wypadku pomiędzy materią a duchem nie ma walki, jest harmonia rytmu wegetacji, na który zestrojone zostało całe jestestwo człowieka. Zakłócenie tej wegetacyjnej harmonii następuje dopiero wówczas, gdy duchowość ludzką, skrystalizowaną w postawę heroiczną, znamionuje wola podporządkowania sobie materii, tej na zewnątrz i tej, której częścią jest człowiek sam. Dopiero postawa heroiczna wobec bytu, bój o władztwo ducha nad materią, sprawia, że w człowieku jest coś, co go wynosi nieskończenie ponad otaczającego żywioły świata zwierzęcego, roślinnego i materii nieorganicznej. Tak jak wobec materii martwej nienaturalnym jest właściwy materii organicznej pęd do utrzymania gatunku. Tak samo nienaturalną, w stosunku do świata materii organicznej i jej praw, jest heroiczna postawa człowieka wobec życia. Ona dopiero stanowi o istocie człowieczeństwa, i ona zakreśla dystans pomiędzy istotą ludzką a materią. Wyobraźmy sobie przez chwilę brak postawy heroicznej w człowieku. wówczas obraz ludzki przedstawi się nam jako niezmącone niczym trwanie milionów ciał przychodzących na świat, żyjących życiem ssaków i następnie wraz ze śmiercią ginących bez śladu i znaku w bezmiarze materii. Stopień natężenia takiego życia Regulowany jest pulsowaniem krwi, krążącej jednostajnie w milionach owych ciał. Poza zwierzęcą czysto walką o trwanie, o lepszy kawałek kości, o samice. Nie ma tu miejsca na jakiekolwiek władcze namiętności, twórcze dążenie i ambicje. Wszystko jest uciszone, dostosowane do ogólnego rytmu trwania li tylko dla trwania. W rytm ten zostaje włączona i duchowość człowieka w której brak pozamaterialnych, ponadwegetacyjnych impulsów wyrazić się ona, przeto musi w liryce trawienia. Powstaje system duchowy, będący wiernym odbiciem panującego tła wegetacji. 3. Ideologia grupy. Pierwszy krok ku opanowaniu przyrody uczynił człowiek, z chwilą, gdy, posługując się rozumem, wynalazł i stosować, począł pierwsze swe narzędzia walki i pracy. Do tego czasu, uzbrojony tylko w gołe pięści i siłę swych mięśni, był on bezbronny wobec drapieżnych zwierząt, bezradny wobec problemu powalania zwyczajnego drzewa. Swe władztwo nad przyrodą zwiększał człowiek w miarę i o tyle, ile doskonalił swe wyposażenie materialne, swą cywilizację. Ale żeby jakakolwiek rzecz oszczep, więcierz czy socha została zrobiona, Musi być wpierw pomyślana i wzbudzić w nim wolę jej wykonania. By dojść do wyposażenia materialnego, człowiek musi rozporządzać wyposażeniem innym, nieodzownym dla przejawiania celowej działalności wyposażeniem duchowym. Składają się na nie wiedza i sądy człowieka o otaczającej go zmysłami poznawanej rzeczywistości. Jego wierzenia, wyobrażenia i sądy o świecie pozazmysłowym, ideały. Cele i zasady życiowe, wysnute z posiadanej interpretacji bytu, wreszcie umotywowanie, uczucia i sentymenty, z których wyrasta wola człowieka i które determinują jego postawę wobec życia. Takie wyposażenie, tak zorganizowany system treści duchowych, czyli ideologia grupy, daje się stwierdzić w postaci odpowiednio prymitywnej, już u najbardziej pierwotnych społeczeństw ludzkich. Wyłonienie się jakiejś ideologii, jakiejś organizacji życia duchowego było pierwszym warunkiem historycznego procesu powstawania wspólnot ludzkich, najpierw rodowych, plemiennych, szczepowych, wreszcie narodowych. Zatrzymajmy naszą uwagę na tym ostatnim, najdoskonalszym tworze zbiorowym, jakim jest naród. I przypatrzmy się jego organizacji duchowej. Spójrzmy na poszczególne elementy ideologii grupy oraz mechanikę jej działania. U podstaw każdej teistycznej ideologii grupy leży jakiś system religijny, wykształcony wokół właściwego sobie pojęcia Boga, czyli dobra najwyższego, czyli absolutu, tej pierwszej przyczyny wszystkiego, co było, jest i co kiedykolwiek będzie. To jest fundament, z którego wyrastają dalsze kondygnacje niezwykle harmonijnej i zwartej budowli, jaką jest ideologia grupy. I tak na zasadzie ustalonego przez religię pojmowania bytu tworzy się etyka jako system idealnych wartości duchowych, do osiągnięcia których człowiek ma dążyć i zgodnie z którymi formować swe kryteria dobra, piękna, mądrości, sprawiedliwości i cnót oraz ich przeciwieństw. Moralność jako zbiór norm wykonawczych do etyki, tym się różniących od zasad etycznych, że bardziej konkretnych i bardziej wyraźną opatrzonych sankcją, prawo, zwyczaje i obyczaje, czyli znowu dalszy, jeszcze głębiej w sferę jednostki, sięgający system norm regulujących życie wewnętrzne grupy wzajemne stosunki pomiędzy jej członkami, z jednej, poszczególnym członkiem, a grupą z drugiej strony. Zarówno prawo stanowione, na straży którego stoi państwo, jak też zwyczaje i obyczaje, którym sankcje zapewnia opinia publiczna i towarzyska, noszą na sobie piętno panujących w grupie pojęć religijnych, etycznych i moralnych. Ideologie ogólne, przez te pojęcia kształtowane, a charakterystyczne dla danych systemów kulturowych. Tak, na przykład ogólna idea wolności jednostki stanowi logiczne następstwo założeń indywidualistycznej kultury zachodu. Ta idea ogólna wyraża się w polityce jako demokracja, w ekonomii jako liberalizm itd.: nauka, literatura, sztuka. To, że ideologia grupy, inaczej mówiąc duch narodu, przejawia się najpełniej w jego literaturze i sztuce, rozumie się samo przez się. Mniej natomiast oczywistym wydać się może twierdzenie, że i nauka, mimo szatek obiektywizmu, w jakie zwykła się ubierać, także jest subiektywną w tym sensie, że, będąc częścią składową ideologii grupy, jest przesiąknięta jej duchem. Rola, jaka w wytworzeniu się mitu rasy germańskiej odegrali filozofowie, historycy, socjologowie niemieccy, Stanowi jaskrawy przykład na to, jak dalece subiektywną może być nauka, jak dalece stanowi racjonalizację irracjonalnych elementów ideologii grupy, tradycja. Zajmuje ona w ideologii grupy tym więcej miejsca, im bogatszym w treść jest okres twórczego rozwoju, jaki naród ma za sobą. Wartości intelektualne, dobra duchowe. Będące w obiegu udanego pokolenia w małym tylko stopniu są jego własnym wytworem. W lwiej części natomiast stanowią dziedzictwo pokoleń poprzednich. Tradycja przeto rozumiana jako dorobek duchowy przeszłości, z którego korzysta pokolenie bieżące, jest niczym innym jak samą ideologią grupy. Jako ostatni jej element wymienimy język. W języku niby w zwierciadle znajduje ideologia grupy, swój wszechstronny wyraz i za pomocą języka jako tradycja zostaje przekazywaną z pokolenia na pokolenie będąc odbiciem ideologii grupy język podlega tym samym co ona przeobrażeniom i posiada wszystkie jej cechy charakterystyczne tym się tłumaczy że język jednego narodu jest giętki żywotny posiada w wysokim stopniu zdolności słowotwórcze Język natomiast innego narodu zdradza brak tendencji rozwojowych i źle się nadaje do wyrażania nowych pojęć, jakie niesie ze sobą postęp. Nie jest dziełem przypadku, że jeden język obfituje w słownictwo, na określenie różnorakich stanów psychicznych zajętej sobą jednostki. Drugi zaś celuje w wyrażanie ruchu, czynu. Typowe dla danego języka przysłowia, aforyzmy. Charakterystyczne powiedzenia mogą stanowić bogaty materiał studiów, zarówno dla lingwisty, jak i dla socjologa. Przysłowia są mądrością, przysłowia są mądrością narodów, ale naród ma taką mądrość, na jaką go stać. Rola języka we wszczepianiu tej mądrości w umysły pokoleń jest ogromna. Tak zarysowana ideologia grupy stanowi klimat duchowy. W jakim wyraża i wychowuje się jednostka. Jednostka, przychodząc na świat, przynosi ze sobą oprócz cech fizycznych, także pewną sumę wrodzonych dyspozycji duchowych, właściwych narodowi, do którego należy. Co się z wrodzonymi dyspozycjami stanie, w jakim kierunku, i które z nich zostaną rozwinięte, a które odwrotnie, skazane na niedorozwój w nieodpowiednim dla nich klimacie duchowym. Zależeć będzie od ideologii grupy, od jej jakości. Jak różną może być ta jakość, zobaczymy później przy rozważaniu różnic typów kulturowych. Na tym miejscu chodzi o stwierdzenie, że żyjąc w grupie, jednostka od zarania swej świadomości jest przedmiotem nieustannego oddziaływania ideologii grupy. Od grupy jednostka otrzymuje swe wyposażenie duchowe, swój światopogląd, swą wiedzę o życiu. I swój sposób wartościowania jego przejawów. Pod przemożnym wpływem grupy krystalizuje sobie poszczególny członek swe cele, swe ideały, swe dążenia życiowe. Dom, rodzina, szkoła, instytucje, zwyczaje i obyczaje społeczne, obowiązujący w grupie system pojęć religijnych, etyczno-moralnych, politycznych, ekonomicznych i tym podobne są to potężne obrabiarki. Przez które przechodzi surowy materiał indywidualnego ja aż w końcu otrzyma kształt odpowiadający zbiorowemu ja grupy, żyjącemu pod sklepieniem czaszek milionów jej członków. Proces ten mający wszelkie znamiona mechanicznej standaryzacji produktu, jest dlatego ostatniego to jest indywidualnego ja, zupełnie niedostrzegalny. Fakt, iż rola jednostek w kształtowaniu ich charakteru. Ich najwłaściwszego ja jest raczej bierną, uchodzi ich świadomości, nie wyłączając tych, co tak głośno lubią podkreślać swą indywidualność. Nie trudno byłoby wykazać, że większość sądów ludzkich jest irracjonalna w tym sensie, że nigdy nie zostały one przemyślane przez tych, którzy je głoszą. Jeśli weźmiemy sumę naszych przekonań, znajdziemy, że te z nich do których najmocniej jesteśmy przywiązani, a które wydają się nam najbardziej oczywiste, są to właśnie przekonania, których nigdy nie przeanalizowaliśmy ani usiłowali sprawdzić. Będąc wychowana w grupie, chłonąc jej atmosferę duchową, jednostka nasiąka niczym gąbka wpływami otoczenia. Wpływ jednych elementów ideologii grupy może być silniejszy, innych słabszy. W ostatecznym jednak efekcie umeblowanie duchowej jednostki będzie takie same jak i milionów innych członków grupy. Oczywiście pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami tej samej ideologii grupy zachodzą odchylenia, spowodowane czynnikami takimi jak różnice w natężeniu procesu wychowawczego, procesu obróbki, dalej indywidualne różnice temperamentu i zdolności wrodzonych specyficzne warunki ściślejszego otoczenia, klas i warstw społecznych, i tak dalej. Są to jednak różnice ilościowe, a nie jakościowe. Jakkolwiek w oczach zainteresowanych osobników mogą się one wydawać wielkimi, w skali ogólnospołecznej, w rozumieniu typu duchowego, zacierają się zupełnie. Pomijając te nieistotne, indywidualne różnice, Powiedzieć możemy, że każdy normalny osobnik, wychowany w atmosferze danej ideologii grupy, reprezentuje wszystkie zasadnicze jej cechy, jest jej typowym produktem i przedstawicielem. Określimy go terminem przeciętna społeczna. Mając już ustalone pojęcia przeciętnej społecznej oraz ideologii grupy, możemy omówić dalszy aspekt życia zbiorowego, a mianowicie świadomość narodową. Świadomość narodowa jest to stan psychiczny, właściwy członkom grupy narodowej, a polegający na tym, że wyobrażenie własnego narodu wiąże się u nich z sentymentem narodowym czyli patriotyzmem. Patriotyzm jednostki jest tym silniejszy, im bardziej świadoma jest ona swej przynależności do grupy, im ściślej zespala się pojęciowo i emocjonalnie z własnym narodem. Wyobrażenie własnego narodu, jego zadań, potrzeb i celów stanowi z kolei nieodzowny warunek skrystalizowania się pojęcia misji narodowej. Na realizację misji tego planu akcji dziejowej narodu kieruje się jego zbiorowa wola, której siła i natężenie zależą od stopnia, w jakim miłość własna jednostek zharmonizowana została z miłością do narodu. A ich indywidualne cele i dążenia, podporządkowane celom zbiorowości. Stopień dobrowolnego podporządkowania się przeciętnej społecznej własnemu narodowi stanowi miarę użyteczności dla narodu jego ideologii grupy. Wróćmy jeszcze raz do przeciętnej społecznej. Powiedzieliśmy, że swoje wyposażenie duchowe otrzymuje jednostka od grupy. Przeciętna społeczna myśli, czuje i pragnie, Kategoriami swojej ideologii grupy. Na skutek przejęcia każdego indywidualnego ja przez proces wychowawczy otoczenia socjalnego, duchowość przeciętnej społecznej, naładowana treściami panującej w grupie ideologii, staje się tym samym uodporniona na jakiekolwiek wpływy obce spoza własnego środowiska kulturowego. Duchowość przeciętnej społecznej jest jednolita w tym znaczeniu, że zawiera tylko i wyłącznie treści własne, narodu swojego, ideologii grupy. Ten zasadniczy rys charakteru przeciętnej społecznej określimy jako absolut świadomości narodowej. Z absolutem świadomości narodowej wiążą się doniosłe konsekwencje mianowicie, jednostka, której struktura duchowa została urobiona przez ideologię grupy, nie jest w stanie wartościować tejże w sposób obiektywny. Jest pozbawiona możliwości wydania krytycznego sądu o typie kulturowym, którego ona sama, jednostka, jest przedstawicielem. Wartościować znaczy oceniać, a żeby oceniać, trzeba mieć jakiś miernik. Miernik, kryterium, jakim może rozporządzać nasza jednostka w stosunku do własnej ideologii grupy, jest tejże ideologii grupy wytworem i częścią składową. Przeciętna społeczna nie może zdobyć się na krytyczny stosunek do tych wartości kulturowych, które wypełniają bez reszty jej świadomość, jej ja. Podobnie jak nie można unieść krzesła stojąc na nim: Trzeba mieć jakiś punkt archimedesowy. Niezdolność przeciętnej społecznej do krytycznego wartościowania własnej ideologii grupy rozciąga się również na jej wyraz zewnętrzny na cywilizację. Na cało kształt życia własnego narodu. Stąd dużo słuszności zawiera paradoks, że najmniej o rzeczywistości polskiej wie polska przeciętna społeczna wie ona najmniej o tym, co to jest życie polskie, w jakim kierunku się toczy i mocą jakich sił. Zapytajmy przeciętnego reprezentanta dzisiejszej Polskości: czy, jego zdaniem, Polska przedwrześniowa rozwijała się czy też przeciwnie, upadła gospodarczo. Otrzymamy stereotypową, nierozumem ani znajomością rzeczy, lecz uczuciem podyktowaną odpowiedź, że oczywiście, że naturalnie rozwijała się. Po czym nieodmiennie usłyszymy komunał o Gdyni. Pozytywny, ale tylko fragment jakim w gospodarstwie II Rzeczpospolitej była Gdynia, przesłania cały jego obraz, staje się symbolem całości. Odpowiada bowiem postawie uczuciowej i tylko uczuciowej rozmówcy wobec tej całości. Przeciętna społeczna jest głęboko przekonana o słuszności własnego poglądu na świat. Wierzy niezachwianie w prawdziwość wyznawanych przez siebie, a równie własnych zasad otacza je miłością i szacunkiem. Uważa własny sposób bycia za jedynie słuszny, zgodny ze wskazaniami zdrowego rozsądku. Z pojęciem człowieczeństwa i Przeciętna społeczna instynktownie broni się przeciwko temu wszystkiemu, co mogłoby zachwiać jej postawę duchową, zburzyć jej równowagę. Działa tu poprzez miłość własną instynkt samopoczucia. Jakiekolwiek bowiem kwestionowanie cenionych przez jednostkę wartości, jakiekolwiek podważanie wyznawanych przez nią zasad, godziłoby w jej pion duchowy, groziłoby utratą celu i sensu istnienia. Do tego jednostka dopuścić nie może, przed tym broni ją skutecznie absolut świadomości narodowej. Dzięki niemu w duszy jednostki panuje stan zadowolenia z siebie, poczucie własnej wartości i wyższości w stosunku do tego wszystkiego, co nie jest z jej środowiska duchowego. W zetknięciu się z obcymi formami życia jednostka wartościuje je według kryteriów własnych. To znaczy według kryteriów własnej ideologii grupy. Wartościowanie to z reguły wypadnie ujemnie, często wyrazi się w formie pogardy, lekceważenia lub wprost wykpiwania. Ośmieszenie jest często jedyną reakcją przeciętnej społecznej wobec obcości, wobec zjawiska, którego nie rozumie. W Polsce sprzed września 1939 Iluż to autorytatywnych błazenków dowcipkowało na temat wyrastającej na ich oczach potęgi Niemiec, którym brak było masła, jaj, których jakieś tam czołgi, to kupa bezużytecznego żelastwa itd. Wprowadzenie w Niemczech, na krótko przed wojną, kartek żywnościowych, a więc jednego z konsekwentnych posunięć mobilizującego się wroga, dało w Polsce okazję do powszechnej wesołości. Zabarwionej politowaniem dla głodzonych, zaciskających pasa nie wiadomo po co i na co niemiaszków. Dla scharakteryzowania dzielnych, powszechnym w świecie szacunkiem cieszących się Czechów, Polska przeciętna społeczna miała tylko jeden wyraz pepiczek. Jak potężnym jest działanie absolutu świadomości narodowej, obserwować można codziennie wśród tysięcznych rzesz emigracji powrześniowej, na wyspach brytyjskich. Ludzie ci akceptują jako coś oczywistego i samo przez się zrozumiałego wysoki poziom cywilizacyjny środowiska, w którym się znaleźli. Wielkie rzeczy, przecież na nich murzyny pracują. Oto jest sąd polskiej przeciętnej społecznej o zimnych, leniwych Anglikach, o tępych Szkotach, o twórcach tej wspaniałej cywilizacji. Przybyszowi z nadwisły może imponować Rolls Royce czy inne cudo cywilizacji brytyjskiej, ale motor sprawczy tego wszystkiego, brytyjska kultura, w typie duchowym Brytyjczyka, w jego charakterze się manifestująca, ta nie budzi uznania. To właśnie, co u Brytyjczyka jest istotne, jego kultura, jego charakter nie imponuje nadwiślańskiemu Europejczykowi, jest mu obce. On ma swe własne wartości, swe własne kryteria życiowe, którymi wszystko dookoła siebie mierzy. Niewątpliwie tak samo postąpi, znalazłszy się w obcym środowisku, brytyjska przeciętna społeczna. Tak samo będzie oceniać obce formy życia jej własnymi kryteriami i z wynikiem podobnie ujemnym. Rzecz cała sprowadza się zatem do różnicy kryteriów, których tak długo, jak długo istnieją na świecie, Różne ideologie grupy nie można sprowadzić do wspólnego mianownika. Można natomiast i należy zastanowić się nad względną wartością porównywanych ideologii grup i ich kryteriów. Leniwy i tempy Brytyjczyk, który rzecz znamienna, tak samo nie imponuje pogrążonemu w kontemplacji nirwanych Hindusowi, ten Brytyjczyk żyjąc według własnych kryteriów stworzył. Nieprześcignioną dotąd w świecie kulturę i cywilizację, stworzył taką bagatelkę jak British Empire. Jednakże, Polak-Katolik, czyli dzisiejszy Polak, pomny o błędnej wyroczni swego wieszcza, że nauka Europy głupstwem jest, potrafi patrzeć z wysoka na Brytyjczyka, wobec którego imaterialnie jest ubogim krewnym. Absolut świadomości narodowej skuteczniej niż mur chiński. Broni przeciętną społeczną przed obcymi wpływami. Ideologia grupy panuje niepodzielnie w mózgach i sercach milionów członków grupy, jakkolwiek związana ściśle z podłożem biologicznym ideologia grupy posiada byt samoistny w tym znaczeniu, że pokolenia ludzkie przychodzą, żyją i wymierają. Ona zaś, dzięki swemu mechanizmowi, trwa, regeneruje się. I prowadzi nieprzerwanie swe olbrzymie dzieło produkcji dusz. 4. Kultury a kultury. W rozdziale poprzednim omówiliśmy budowę i mechanizm działania ideologii grupy, to jest organizacji duchowej wspólnoty narodowej. Obecnie przejdziemy do szerokiego pojęcia kultury, czyli organizacji duchowej obejmującej swym zasięgiem z reguły więcej niż jedną, jakąś ściśle określoną wspólnotę narodową. Przez typ kulturowy kulturę rozumiemy zorganizowany system wierzeń, pojęć i wyobrażeń o istocie bytu, charakterystyczny dla danego czasu i miejsca w historii człowieka. I tak mówimy o kulturze chińskiej, helleńskiej, zachodnioeuropejskiej i tym podobne. Odrębność kultur polega na tym, że każda z nich posiada swoiste, sobie tylko właściwe sformułowania odpowiedzi. Na zasadnicze zagadnienia bytu, od wieków zajmujące umysł ludzki. A więc, co to jest i jakim jest Bóg, czyli pierwsza przyczyna wszystkiego, co istnieje, czyli absolut, czym jest wszechświat i człowiek w nim, jaki jest stosunek człowieka do Boga i jakie stąd wynikają konsekwencje dla jednostki w postaci celów i ideałów w jej życiu indywidualnym i zbiorowości. System kulturowy wyciska swe piętno na duchowości jednostki wychowanej w jego zasięgu. Jednostka otrzymuje w ten sposób swój światopogląd. System kulturowy, będąc z jednej strony organizacją duchowości, czyli psyche człowieka, zwłaszcza jej świadomej części, jest z drugiej strony sam tej duchowości tworem. Ponieważ w naszej psyche zasadniczą rolę odgrywają instynkty, Czyli wrodzone dyspozycje, skłonności i popędy, przeto między kulturą człowieka a jego instynktami zachodzi stosunek ścisłej zależności i wzajemnego oddziaływania. Z całym naciskiem należy podkreślić, że instynkt to nie jest popęd Li, tylko fizyczny, budową i działaniem żyjącego organizmu uwarunkowany i tylko do świata biologii ograniczony, jak to chciała mieć obalona już dziś mechanistyczna teoria instynktów Nauka dzisiejsza zgodna jest na ogół co do tego, że instynkt w człowieku stanowi strukturalny element jego psychę i to element zasadniczy. Instynkt, nasze wrodzone dyspozycje, są głównymi motorami wszelkiej naszej działalności, zarówno fizycznej, jak i umysłowej. One nadają kierunek, treść i natężenie naszego zachowania się życiowego. Motorem czynów ludzkich nie może być myśl, naga idea, intelekt, jak się wydawało swego czasu, racjonalistom. Z łatwością możemy wyobrazić sobie w naszym umyśle dowolną ilość pojęć, idei, celów, które jednak nie budzą nas do żadnej akcji, nie zapobiegną zachowaniu się częstokroć jaskrawo sprzecznemu ze wskazaniami rozumu. Gdy się mówi o potędze działania idei, Rozumieć przez to należy nie potęgę idei jako takiej, lecz potęgę uczucia związanego z tą ideą. Sama idea żyje w naszym umyśle tak długo i o tyle, o ile skupia na sobie nasze uczucia i naszą wolę. Nienasycona uczuciami, niezdolna do wyzwolenia naszych pragnień i ich specyficznej odmiany. Naszej woli idea pozostaje martwa. Idea jako koncepcja intelektualna, jedynie nie ma wpływu na życie, ponieważ w takim ujęciu znaczy niewiele więcej niż puste słowo. Istota ludzka jest tworem celowym w tym sensie, że wszystkie jego elementy składowe fizyczne i psychiczne służą jednemu celowi, dominującemu, jakim jest tkwiący w człowieku pęd do życia. Źródłem naszego pędu do życia są instynkty. Podświadomości naszej, zakotwiczone i stamtąd oddziaływające na świadomość, w stosunku do nich intelekt spełnia rolę przewodnika, ukazującego cele i kierunki wyładowania się instynktownych popędów. Do przeszłości należy pogląd, że istotą każdej reakcji instynktownej jest to, że odbywa się ona podświadomie. Proces instynktowny odbywa się przy udziale naszej świadomości i, jak każdy proces psychiczny, posiada trzy aspekty poznawczy emocjonalny i wolowy poznawczy bo żaden instynkt nie działa w próżni dowolnie i bezpodniety ta zaś przyjść musi przez poznanie obiektu w zetknięciu się z którym instynkt zaczyna działać emocjonalny i wolowy bo z poznanym obiektem reakcji instynktownej wiąże się zawsze jakieś w stosunku doń uczucie a równocześnie Budzi się chęć jakiegoś wobec niego postąpienia. Nie można na przykład bać się, czyli doświadczać działania instynktu ucieczki przed niebezpieczeństwem, nie mając uprzedniej świadomości niebezpieczeństwa, rzeczywistego czy urojonego. Każde nasze zachowanie się instynktowne implikuje istnienie poznania jego obiektu, uczucia względem niego i wreszcie chęci takiego czy innego postąpienia w stosunku do tego obiektu. W skomplikowanym systemie wrodzonych dyspozycji, popędów i stanów psychicznych człowieka psychologia rozróżnia następujące elementy. Instynkty, czyli popędy specyficzne, wyzwalane na skutek podniet posiadających zdolność ich pobudzania. Podnietą może być zarówno obiekt konkretny, jak i jego wyobrażenie. Z większością instynktów łączą się. Każde z odpowiednim sobie instynktem uczucia pierwotne. I tak instynkt ucieczki przed niebezpieczeństwem, gdy tylko zaczyna działać, powoduje automatycznie uczucie strachu, instynkt walki, uczucie gniewu, instynkt odrazy, uczucie odrazy, instynkt dobrego samopoczucia, dobre samopoczucie, instynkt podporządkowania się, uczucie niższości, instynkt ciekawości. Uczucie ciekawości i tym podobne. Z połączenia uczuć pierwotnych, równocześnie owładniających naszą świadomość w wypadku równoczesnego działania dwu lub więcej instynktów, powstają złożone uczucia pochodne. Przykładem złożonego uczucia pochodnego jest uczucie podziwu. Składają się nań pierwotne uczucia ciekawości i niższości. Ktoś, kto wydaje mi się o wiele mądrzejszym, szlachetniejszym, Zdolniejszym ode mnie, wywołuje u mnie podziw. Jestem pod urokiem tej osoby. Zaciekawia mnie ona, przyciąga, fascynuje. Równocześnie, zaś, dzięki obudzeniu się we mnie instynktu podporządkowania, czuję się niższym wobec większego ode mnie człowieka. Jestem gotów podporządkować się mu, poddać się jego autorytetowi. Przez domieszkę do uczucia podziwu pierwiastków strachu i wdzięczności. Powstaje jeszcze bardziej złożone uczucie czci, uwielbienia, we wszystkich religiach tak ważną odgrywające rolę. W odróżnieniu od instynktów i uczuć pierwotnych, których cechą jest specyficzność, człowiek posiada pewne wrodzone skłonności o charakterze ogólnym, wielostronnym, a należą tu sugestia, sympatia, naśladownictwo. Skłonności te są niezmiernie pożyteczne dla jednostki w jej życiu gromadnym umożliwiają jej bowiem dostrojenie się do otoczenia, zharmonizowanie z nim swych pojęć, uczuć i postępków. Rozumie się, że dla przejawienia się omawianych skłonności potrzeba współdziałania przynajmniej dwóch ludzi, podmiotu oraz przedmiotu sugestii, sympatii czy naśladownictwa. Istota procesu, jaki wówczas zachodzi, polega na asymilacji myślowej Bądź uczuciowej czy zachowaniowej przedmiotu przez podmiot. Jeśli ktoś przejmuje od kogoś jakąś myśl, pojęcie, wyobrażenie, to wówczas mamy sugestie. Jeśli stan uczuciowy jednego osobnika udziela się innemu lub innym osobnikom, to wówczas mamy indukcję sympatyczną sympatię. Gdy zaś ktoś przyswaja sobie czyjeś ruchy, sposób zachowania się mówimy o naśladownictwie. Sugestia, sympatia, naśladownictwo są to skłonności ogólne, wielostronne, ponieważ teoretycznie biorąc, istnieje nieograniczona ilość pojęć, uczuć, postępków, mogących być asymilowanymi tym większa, im bardziej skomplikowane i rozwinięte jest nasze życie zbiorowe. Sentymenty. U człowieka stojącego na pewnym poziomie rozwoju umysłowego uczucia pierwotne. Rzadko występują w postaci surowej. Im gruntowniejszym i wszechstronniejszym jest proces wychowawczy, jakiemu jednostka zostaje poddana, tym bardziej zróżnicowanym i złożonym jest charakter jej instynktownych reakcji i stanów uczuciowych. Instynkty, uczucia pierwotne i uczucia złożone, mają tendencję organizowania się wokół jakiegoś obiektu lub pojęcia tego obiektu. Który sam bezpośrednio lub przez swój stosunek do innych obiektów zdolny jest powodować w nas różnorakie reakcje uczuciowe. Zespół dyspozycji uczuciowych, zorganizowanych dookoła jakiegoś przedmiotu, pojęcia, idei, będziemy nazywali sentymentem, przyjmując termin ten w tym jego, odmiennym od potocznego, znaczeniu od Magdugala. Sentyment, jako kombinacja uczuciowa. Różni się od złożonego uczucia pochodnego tym, że podczas gdy to ostatnie jest tylko pewną fazą procesu psychicznego, zjawia się i znika. Natomiast sentyment przeciwnie, stanowi trwały, chociaż nabyty element naszej psychy. Gniew, uczucie pierwotne, przychodzi i mija. Podziw, złożone uczucie pochodne, trwa tak długo, jak długo pozostajemy pod wrażeniem osoby, która go wywołała, po czym również mija. Inaczej jest z sentymentem, takim na przykład jak miłość. Miłość nie jest ani uczuciem pierwotnym, ani złożonym pochodnym, lecz stanowi trwałą kombinację dyspozycji uczuciowych. Sentyment, dzięki któremu i w ramach którego przejawiać się może równocześnie cała gama uczuć. Osoba A miłując osobę B, posiada dla niej uczucie czułości. Nadto jednak może często doświadczać uczucia strachu. Gdy kochanej osobie grozi niebezpieczeństwo, gniewu, gdy jest napastowana, wdzięczności, gdy ktoś jej czyni dobrze, zazdrości, gdy osoba kochana kogo innego darzy swymi względami, smutku lub rozpaczy w razie jej utraty i tak dalej. Sentyment jest czymś trwałym, miłując jakąś osobę. Nie możemy miłować ją dziś, a nie miłować jutro, lecz miłujemy stale. Tak długo przynajmniej jak długo nasz sentyment miłości nie ulegnie zburzeniu, co nieraz jest dramatem osobistym zainteresowanej jednostki. Członek sodalicji mariańskiej może pod wpływem lektury z zakresu religii porównawczej pozbyć się całkowicie sentymentu miłości dla panienki najświętszej, jaki na skutek odpowiedniego wychowania wyhodował był w swej młodocianej, egzaltowanej duszy. Ten sam młodzieniec Zastanawiając się nad historią własnego narodu, nad rolą, jaką w dziejach odegrał katolicyzm, może radykalnie zmienić swój stosunek uczuciowy do wszystkiego, co katolickie, może na gruzach poprzedniego sentymentu miłości rozniecić w sobie wprost przeciwny sentyment nienawiści. Fanatyczny komunista, dyszący nienawiścią do wszystkiego, co nie jest z Marksa, może pewnego dnia odkryć, iż był dotąd w błędzie że był ofiarą szkodliwych złudzeń i że właściwy cel pragnień i dążeń człowieka leży w zdrowo pojętym nacjonalizmie. Tego rodzaju przeżycie jest zawsze silnym wstrząsem i może prowadzić do załamania się wewnętrznego jednostki, o ile jej równowaga psychiczna nie zostanie przywrócona, o ile pustkę po zburzonym sentymencie nie wypełni inny, równie intensywny. Sentymenty, Będąc elementami nabytymi w naszej psyche, mogą powstawać i rozwijać się, bądź też więdnąć i zanikać. Sentyment jest tym trwalszym i silniejszym, im bardziej wzniosłym, etycznie i światopoglądowo cennym jest jego przedmiot. Na przykład sentyment miłości ojczyzny, patriotyzm należy do najbardziej trwałych sentymentów, Rośnie i potęguje się w miarę tego, jak wzrasta w jednostce świadomość narodowa, znajomość dziejów własnego narodu, w miarę jak pełniejszym jest udział jednostki w życiu narodowej wspólnoty. Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł utracić całkowicie miłość swojej ojczyzny, lecz patriotyzm, ażeby się rozwijał, musi być jak każdy sentyment kultywowany. Jak już wspomnieliśmy, podnietą dla instynktu może być nie tylko przedmiot konkretny, lecz także pojęcie, wyobrażenie, idea. Ideał zwykle jest tym jądrem, wokoło którego owija się sentyment, splot instynktownych dyspozycji uczuciowych i wynikających z nich pragnień. I tu właśnie występuje związek pomiędzy kulturą człowieka a jego instynktami. Na kulturę składa się uporządkowany zbiór wierzeń. Pojęć, ideałów. Tych właśnie pojęć i ideałów, które ogniskują w sobie sentymenty człowieka, precyzują cele jego instynktownych dążeń. Dla losów przeto danej grupy, dla oblicza duchowego jej członków, dla cywilizacji, jaką oni stworzą, nie jest obojętne, co za kultura panuje w tej grupie, jakie pojęcia i ideały wpaja w umysły jednostek, jakie w nich sentymenty hoduje. Które wreszcie instynkt pobudza i daje im ujście, a które tłumi i na niedorozwój i zwichnięcie skazuje. Liczne instynkty nasze nie są sobie równe ani pod względem siły, ani, co ważniejsze, pod względem ich przydatności dla człowieka w jego żmudnym marszu szlakiem postępu i rozwoju. Tak, na przykład z tego punktu widzenia. Przydatność pożytecznego skądinąd instynktu ucieczki przed niebezpieczeństwem jest niewątpliwie mniejsza od przydatności takiego instynktu ciekawości, który leży u podstaw wszelkich zdobyczy wiedzy i nauki ludzkiej. Stosując powyższe kryterium, możemy rozróżnić instynkty wegetatywne, które nastawione są w pierwszym rzędzie na zachowanie gatunku, na wegetację oraz instynkty twórcze. Te. Dzięki którym człowiek swą myślą, swymi pragnieniami, swymi czynami wychodzi poza ciasne ramy wegetacji, kieruje się zdobywczo w otaczający go świat zewnętrzny. Do tej kategorii instynktów zaliczamy: instynkt twórczości, instynkt ciekawości, instynkt posiadania, instynkt społeczny, instynkt walki i inne. One są motorami twórczości ludzkiej. One stanowią o czynnej postawie człowieka wobec życia, która gdy zorganizowana i upowszechniona w danym kręgu kulturowym, manifestuje się w dziejach postępem narodów, ich rozwojem. Nie jest przeto obojętne, które instynkty, wegetatywne czy twórcze, faworyzowane są przez interesujący nas system kulturowy. Zarówno pierwsze jak i drugie mieszczą się na dnie jednej i tej samej duszy człowieczej. I stamtąd wywierają nacisk na jej świadomość. O przewadze w niej jednej lub drugiej grupy oddziaływań zadecyduje system kulturowy, w zasięgu którego duchowość człowieka jest urabiana. Gdy będzie to system kulturowy heroiczny, bazowany na twórczych pierwiastkach duszy ludzkiej taki, który zorganizuje w zwartą hierarchię twórcze instynkty. Wówczas duchowość jednostki skrystalizuje się jako heroiczna postawa człowieka wobec bytu. W postawie heroicznej dojdzie do głosu, znajdzie podniete i pojęciowe uzasadnienie to wszystko, co w człowieku jest istotnie człowiecze, co jest niepokojem twórczym, rządzą dokonań, wolą władztwa. W ożywczej atmosferze kultury heroicznej zdobywczy duch ludzki. Nie napotyka na żadne przeszkody w postaci odwiecznych prawd, narzucanych z góry przez zaziemskie autorytety, z kaprysu, których człowiek, zagubiony w bezmiarze materii, ma być tylko prochem i niczym. W kręgu kultury heroicznej nie jest hamowany ludzki głód poznania. Żadne wędzidła metafizyczne, żadne tabu pojęciowe nie kiełzają jego woli wdzierania się w tajemnice bytu. W systemie kulturowym, nakazem naczelnym dla człowieka, racją jedyną jego istnienia, staje się wytężona twórczość. Tam, gdzie takie pojmowanie sensu istnienia człowieczego stanie się normą zbiorowości, tam zaczyna się postęp ludzki, tam tworzą się dzieje. Na tym polegała istota promiennego zjawiska, jakim na tle bezdziejowej szarzyzny prawieków była słoneczna. Bohaterska kultura Helady. Podobnie heroiczne, a przejawione w skali dziejowej pojmowania bytu, znamionowało bunt ducha ludzkiego przeciwko wegetacji średniowiecza, bunt reformacji, którego owocem jest dzisiejsza cywilizacja zachodnioeuropejska. Naród, który zdobędzie się na heroiczny typ kulturowy, uzyskuje decydujący wpływ na bieg historii, znaczy Całe okresy dziejów swoim własnym, narodowym piętnem. Nie ma kultur międzynarodowych, niczyich pod względem ich rodowodu. Kosmopolityzm, asymilacja i przenikanie poprzez bariery geograficzne, polityczne czy psychiczne jakichś wartości duchowych, jest w istocie swej niczym innym jak ekspansją jakiejś określonej kultury. Wielka kultura świata antycznego. To przede wszystkim narodowa kultura grecka, pod jej znakiem, pod znakiem hellenizacji, stało przez wieki całe życie duchowe ludów śródziemnomorza. Uniwersalizm wyrosłej w tysiąc lat potem, na innym krańcu Europy, kultury nowożytnej, nie powinien przesłaniać nam faktu, że lwia część tego, co stanowi kulturę Zachodu, zawdzięcza swe powstanie twórczym właściwościom rasy anglosaskiej. Manifestującym się tak wspaniale w narodzie angielskim. Geniusz Albionu wywarł głęboki wpływ na kształtowanie się wyzwolonego w okresie reformacji ducha narodów kontynentu. Z Anglii szły na cały świat i dotąd jeszcze idą, nie tylko wyroby przemysłu, whisky, koń wyścigowy, piłka nożna, ale także i twory ducha, idee, pojęcia, wzory życia. Czymże byłaby demokracja Europy bez demokracji angielskiej? Nie gdzie indziej też, tylko w Londynie Locke, Shaftesbury, Samuel Clark i zwłaszcza Bentham wykształcili pojęcie cywilizacji europejskiej, zachodniego helenizmu, które to Bail, Voltaire i Rousseau przeszczepili do Paryża, jak powiedział słusznie w swej głośnej swego czasu książce Spengler. Od obrazu Anglii Narodu, przodującego w Europie duchowo i materialnie, odbija jaskrawo obraz narodów o kulturze wegetatywnej, takiej, która stanowi wyraz ideologiczny i konsekwencje przewagi w człowieku biernych cech jego duszy. Istnieje głęboka prawidłowość w tym, że kraje kultury hinduskiej, chińskiej, katolickiej tkwią uparcie, a niezmiennie, na szarym końcu rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Historia ludzkości to historia kultur. W zależności od tego, skąd naród swój wywodzą i jakie wartości duchowe reprezentują, kultury wszech epok i wszech czasów dadzą się uszeregować po przeciwnych stronach jednej i tej samej linii podziału. Z jednej strony mamy systemy kulturowe, których motorem jest heroiczna postawa człowieka wobec życia i to są systemy kulturowe twórcze. Po przeciwnej stronie linii podziału Znajdują się systemy kulturowe, wywodzące się z wegetatywnych, a twórczych cech ducha ludzkiego. W martwym kręgu tych kultur nie ma miejsca dla heroicznych popędów człowieka. Pleni się natomiast bujnie to wszystko, co w człowieku jest małością, w instynktach wegetatywnych się gnieżdżącą. Są to systemy kulturowe, wegetatywne. Powolność znaczonego cofaniem się i długotrwałymi przystankami pochodu ludzkości ku postępowi nie powinna nas dziwić, gdy uprzytomnimy sobie, jak wiele miejsca w historii rodu ludzkiego zajmowały i zajmują wegetatywne systemy kulturowe. Wystarczy objąć myślą zasięg czasowy i przestrzenny kultur, takich jak hinduizm, buddyzm, starojudaizm i młodojudaizm czyli Katolicyzm. Gdy sięgniemy poza fasadę drugorzędnych szczegółów ornamentacyjnych, uderzy nas zasadnicze podobieństwo tych kultur podobieństwo występujące na wszystkich szczeblach ich wewnętrznej budowy od fundamentów to jest religii, poczynając, poprzez etykę, moralność, idee ogólne, na ideałach życia codziennego, jednostki kończąc. Istotą tych systemów kulturowych, jest statyczność w wyobrażaniu porządku wszechświata oraz personalizm, polegający na uczynieniu z pojedynczej duszy człowieka osi centralnej wszelkich jego zainteresowań. Indywidualna dusza jednostki to drogocenny depozyt, z właściwej pieczy, którego, jednostka po śmierci, zdać musi sprawę gdzieś w zaświatach, skąd ówczasowy dar otrzymała i dokąd, w stanie możliwie najlepszym. Ma go zwrócić. Obrachunek wypadnie dla jednostki tym, korzystniej im totalniej, odwróciwszy się od złud życia doczesnego, poświęci się przygotowaniom do życia wiecznego w zaświatach. W konsekwencji zadaniem człowieka na ziemi jest tak przejść przez życie doczesne, by po śmierci zasłużyć na udział w szczęśliwości wiecznego trwania na łonie niezmiennego w swych doskonałościach po wszystkie wieki i czasy absolutu. Gdzie panuje niezamącony niczym spokój i dosytna błogość. Wariantem wizji takiej szczęśliwości metafizycznej jest według pojęć hinduskich nirwana, czyli całkowite rozpłynięcie się w niebycie. Jedno i drugie osiągnąć można jedynie przez intensywne zajęcie się własną duszą. We własnym ja mieści się oś zainteresowań jednostki w jej przemijającej wędrówce przez padł ziemski. Ukresu, której oczekuje człowieka nagroda najwyższa to jest połączenie się z Absolutem. W stosunku jednostki do Absolutu nie ma miejsca na jakikolwiek inny układ wartości, który by prowadził do celu innego niż żywot wieczny. Układ jednostka Absolut jest układem zamkniętym, sam sobie wystarczającym. Nie jest tu konieczne ani państwo, ani społeczeństwo wiedza, nauka, postęp. Jeśli istnieją, są tolerowane o tyle, o ile nie mącą harmonii powyższego układu, o ile nie przeszkadzają zbawieniu duszy. Celowi temu ma być podporządkowane wszystko inne. Jednostce musi być zapewniona nieskrępowana niczym swoboda zbawczych zabiegów doskonalenia swej duszy. Jedynej legitymacji do udziału w pozagrobowej szczęśliwości. Oznacza to odwrócenie się ze wzgardą od świata ziemskiego i spraw jego a zwrócenie się jednostki do wnętrz własnego ja kontemplacja egocentryzm aspołeczność i zacofanie to są implikaty personalistycznego pojmowania bytu kontemplowanie za ziemskich szczęśliwości czyli jak to się inaczej zowie obcowanie z bogiem odbywa się najskuteczniej w samotnej ciszy z dala od zgiełku tego świata Stąd wynika owa zasadnicza wrogość, z jaką personalizm traktuje świat zewnętrzny i jego żywioły. Personalizm wyodrębnia jednostkę, odcina ją od świata zewnętrznego, pełnego zasadzek, niebezpieczeństw i pokus, zagrażających zbawieniu duszy. Dla zbawienia duszy nie jest konieczny jakikolwiek wysiłek w życiu doczesnym, skierowany ku celom ziemskim. Przeciwnie. Zbytnie zainteresowanie się marnościami tego świata stanowi poważną przeszkodę w osiągnięciu celów wieczystych, a więc potępienia godne. Wszak łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi dostać się do nieba. Ostrzeżenie, które w różnych wersjach i wariantach przewija się nicią czerwoną przez wszystkie nauki personalistycznych religii. Łatwo możemy odgadnąć co dzieje się z instynktami takimi, jak instynkt twórczości lub ciekawości w psychice przetrawionej personalizmem, oraz w jakim kierunku pójdzie dobór hodowanych w niej sentymentów. Wiemy, jakim musi być stosunek spersonalizowanej jednostki do zagadnień tego rzędu, co naród, państwo, ich wielkość i potęga. Bez trudu możemy orzec, jakim nieuchronnie być musi stan cywilizacyjny narodów o spersonalizowanym obliczu duchowym. Wystarczy wskazać na Polskę, Hiszpanię, Włochy, Indie, Chiny itd. Gdziekolwiek na świecie rozpościera swe łachmany nędza materialna, tam zawsze kryje się za nią ubóstwo ducha, co choćby się ustroiło w najbardziej błyskotliwe szatki metafizyczne. Ubóstwem zawsze pozostanie. W zróżnicowaniu systemów kulturowych na twórcze i wegetatywne tkwi klucz do zrozumienia dziejów. W tej i tylko w tej płaszczyźnie znajdziemy wyjaśnienie zagadki bezdziejów Polski, bezdziejów, w jakie począwszy od końca XVI wieku, grąży Polskę stale i wciąż wegetatywna kultura katolicka.